Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszym spotkaniu. Celem dzisiejszego webinaru jest powiedzenie kilka słów, pokazanie kilku przykładów, jak programiści Delphi mogą skorzystać z możliwości, jakie oferuje Python. W tym celu zaprosiliśmy Zdzisława Soczyńskiego. I tyle tytułem wstępu. Po części merytorycznej, którą właśnie Zdzisław Soczyński nam tutaj zaprezentuje, przechodzimy potem od razu do sesji Q&A, gdzie będziemy starali się odpowiedzieć na Państwa pytania. Tak więc, żeby nie przedłużać dłużej, żeby tak zakończyć tą część wstępu, oddaję teraz mikrofon Zdzisławowi, bardzo proszę, i zacznijmy temat. Dziękuję bardzo. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim. Tylko jeszcze muszę ogarnąć prezentację, bo ja mam taką krótką. To chyba było to. Ale jak zrobić? O, już teraz ją widać, się odświeżyło. Tak, to znowu moja gęba. Ojej. To do rzeczy. Temat jest sformułowany trochę przewrotnie, bo takie pytanie retoryczne i po co nam ten cały Python? No, tak mi się wydawało, że skoro mamy sprawdzać, analizować przydatność takiego rozwiązania, takiej hybrydy, to może się pojawić jakaś wątpliwość. Możemy się zacząć zastanawiać, no po co my to mamy robić, dlaczego to promować i dlaczego to jest ważne, albo dlaczego jest nieważne. No i stąd właśnie taki tytuł. Czy jakaś odpowiedź padnie ostateczna, to nie jestem pewien. Natomiast no, to są takie właśnie doświadczenia wynikające z pewnych prób połączenia na najpierw dość prostych przykładach, ale jednak tej biblioteki, którą Embarcadero dość mocno ostatnio na swoich kanałach YouTube między innymi promuje, czyli Python for Delphi. No i tak, nie chcę przedłużać nadmiernie, ale choć to oczywista oczywistość, to Python jest niekwestionowanym liderem, przynajmniej jednym z liderów, jeśli chodzi o języki wykorzystywane przy przetwarzaniu danych, etc., etc. Tu można było dużą laurkę sformułować. Niemniej oczywiście w 100% przypadków, tak odważę się powiedzieć, to nie jest w ten sposób, że nie da się natywnie zaimplementować pewnych rzeczy, prawda? To znaczy, jeżeli istnieje jakaś biblioteka dla Pythona, to z całą pewnością można ją powielić w dowolnym innym języku ogólnego przeznaczenia, czyli w Delphi też by się pewnie dało. No i tak na przykład pamiętam, że pokazywaliśmy sobie kiedyś bibliotekę do rozpoznawania barkodów i ona dokładnie jest w ten sposób zaimplementowana, to znaczy jest po prostu przepisana w Object Pascalu, no i to ma swoje wady i zalety, tak? No jest to wtedy podejście tak jakby natywne, programista Delphi jest w stanie bez wchodzenia w inne kompetencje, na przykład debugować tą bibliotekę, zmieniać, poprawiać, tak jak to zresztą żeśmy pokazali wtedy. Natomiast problem jest taki, że oczywiście utrzymanie takiego rozwiązania jest znacznie bardziej kłopotliwe, czasochłonne i zasobochłonne, no bo przy każdej aktualizacji kodu źródłowego w jednym języku trzeba oczywiście odwzorować te zmiany pracowicie na tą naszą przepisaną wersję danego modułu, danej biblioteki. No to rodzi oczywiste problemy, coś słowo oczywiste mi dzisiaj tak wpadło, związane z utrzymaniem, z kontrolą błędów, z wyszukiwaniem jakichś regresji, które się mogą zdarzyć itd., itd. Z drugiej strony oczywiście te biblioteki, które są pisane dla Pythona,
one są często nie pisane bezpośrednio w Pythonie, tylko właśnie w językach innych, ze względu między innymi na wydajność. I w związku z tym to może być też odwrotnie, to znaczy może być tak, że to Delphi będzie służyło do tego, żeby napisać bibliotekę dla Pythona. No i jedną z takich przepraszam, bibliotek, którą będziemy na pewno pokazywać, ale za tydzień, to jest biblioteka, która opakowuje VCL-a bądź FireMonkey i pozwala budować interfejsy użytkownika, ale no, łatwo sobie można wyobrazić, że dowolne inne narzędzia czy zasoby kodu, które mamy, takie przetwarzające dane, w dowolny sposób można zaimplementować jako właśnie bibliotekę do Pythona. No ale dzisiaj ta pierwsza część zadania, czyli wykorzystanie kodu w Pythonie w projekcie w Delphi. Czyli mamy taki modelowy przykład integracji, kiedy mamy jakiś, zakładam, większy projekt w Delphi i okazuje się, że w Pythonie jest już gotowe rozwiązanie, które w Delphi nie istnieje, albo jest bardzo płatne, albo cokolwiek takiego, no i chcemy to wykorzystać. Możemy też oczywiście w pewnym zakresie wykorzystywać Pythona jako taki język skryptowy w swojej aplikacji, jeżeli odpowiednio oczywiście jakieś tam API udostępnimy, to też to potencjalnie jest możliwe. No i to byłoby tyle gadania, a jeszcze chciałem posypać głowę popiołem, że byłem bardzo odważny i zainstalowałem najnowszą wersję Delphi i wszystko się udało. Znaczy tak mi się wydaje w tej chwili, bo to było wczoraj i jak coś się straszliwie wysypie, to wtedy będę zrzucał całą winę na tą wczorajszą instalację. Ale tak na poważnie, to wygląda na to, że jest nieźle, żadnych jakichś strasznych pułapek nie napotkałem, no ale z oczywistych względów nie byłem w stanie przetestować jakoś bardzo wnikliwie tej wersji, nawet jeśli chodzi o obsługę wysokiej rozdzielczości, to nie było na to czasu. Ale sama instalacja przeszła zupełnie bezproblemowo. Ok, to mamy trzy takie grupy demonstracji przygotowane. To są inne demka niż te, które są w samej bibliotece, bo tamtych demek jest ze 30. Oczywiście polecam sobie je oglądnąć, przeanalizować. Jedne są mniej, drugie są bardziej skomplikowane. No a tutaj w pierwszym będę chciał pokazać sam sposób budowy takiego najprostszego interfejsu uruchamiającego, interfejsu w sensie potocznym, interfejsu uruchamiającego kod w Pythonie. Mam tu zanotowane trzy elementy, o których mam powiedzieć. One się pojawią gdzieś tam w kolejnych przykładach. W każdym razie ważne jest to, że architektura musi być zgodna, że czasami trzeba podać ścieżkę do DLL-a z Pythonem i że w przypadku bibliotek, które tam operują na koprocesorze, trzeba wywołać odpowiednią procedurę w Delphi. To taki jakiś jest zgrzyt implementacyjny, ale trzeba i już. Pokażę też, jak nie zapomnę, jakie błędy się pokazują wtedy, gdy się tego nie zrobi, bo to jest czasami może nawet ważniejsze. One są takie mało komunikatywne. I to będzie ta pierwsza część, w której pokażemy po prostu, że da się wymienić jakieś tam dane. Druga część to będą demka ilustrujące działanie bardzo popularnej biblioteki PyPlot, służącej do wykreślania wykresów. No, my oczywiście mamy czarta w Delphi, ale czasami jak się ma przygotowany zestaw takich funkcji, które mają budować już wykresy, to właśnie w ramach integracji może być łatwiej zaimplementować to
czy użyć implementacji w Pythonie. Jest to taki praktyczny przykład i przy okazji zobaczymy, jak ta biblioteka PyPlot jest skonstruowana. Jest skonstruowana w taki bardzo prosty sposób, łatwy do wdrożenia. No i trzecie demko to komunikacja z REST API i tutaj będzie jakaś tam biblioteka do sztucznej inteligencji. Jak za tydzień zobaczymy, to będzie jeszcze przykład związany z jakąś biblioteką wbudowaną w Pythonie napisaną do sztucznej inteligencji jako takiej, bardziej złożoną, no i właśnie te budowanie interfejsu w samym Pythonie. Dobra, czyli taki jest plan, to teraz przejdźmy do tych demonstracji, tylko jeszcze trzeba się podzielić ekranem. Dobrze, to pierwsze demko, jak widać, to jest Aleksandria 11.1, bo taki ładny gradient jest na stronie startowej. Bibliotekę Python for Delphi możemy sobie zainstalować z Getit Managera. Ale że to jest open source, to można również pobrać nowszą wersję i skompilować ją sobie samemu. No i przy okazji to jedna z takich nowości w najnowszej wersji Delphi. Getit Manager został przepisany i faktycznie jest niesamowicie żwawy w porównaniu z tym, co było dotychczas. Scrollowanie i tak dalej. Wszystko jest naprawdę super płynne. No to taka mała reklama, wygodnie się tego wreszcie używa. To mamy w takim razie zestaw komponentów, który nam się doinstalował. Ja będę pokazywał dzisiaj Python Engine, Python Module, Python Delphi Variable i Python Input Output, czyli większość. Ten główny komponent to jest Python Engine, no ale nie chciałem zaznaczać. Chciałem go przesunąć tutaj. Tylko przy dzieleniu ekranu to tak sobie trochę skaczę. Tak. I Python Engine położone na formularzu, ono sobie wyszukuje wersję Pythona, którą mamy zainstalowaną i robi to dość sprawnie. Ja mam w tej chwili zainstalowane dwie wersje, ale ta ostatnia, która była instalowana, to faktycznie jest 3.10 i taka też została tutaj wpisana, a poniżej pod DLL name jest DLL path i ona jest pusta, czyli tak jakby jest domyślna ścieżka z tego, co tam jest na path w systemie operacyjnym i tak dalej. Mój Python jest gdzieś tutaj, o. Tak, czyli taka jest faktycznie ścieżka e-soft-tools Python 3.10. Ale na razie ja jej tu nie wpisałem. Zobaczymy, czy będzie wszystko działało. I żeby jakiś super prosty kod w Pythonie uruchomić po prostu, takie tam 2 plus 2, to wystarczy tak naprawdę engine. No i jeszcze trzeba jakoś zapewnić wejście-wyjście. W związku z tym, że Python domyślnie korzysta sobie z takiej no po prostu konsoli, to mamy komponent, który się nazywa GUI Input Output, no i tam sobie możemy ustawić, że, a jeszcze on tu gdzieś jest, tak, I.O., tak, I.O. jest połączony w Python Engine, a w nim ustawiamy sobie, gdzie ma być output. No i mój output będzie lądował w Memo1. Coś
Nie będę pozycjonował tych okienek, bo jak dzielę ekran, to to jest zbyt narowiste. To output będzie lądował w Memo One. I to jest zrobione na tyle sprawnie, że taką normalną komunikację, którą Python by wyrzucał na wyjście standardowe, to możemy sobie bez trudu w ten sposób wykonać. No to jeszcze oczywiście muszę mieć kod źródłowy. Kod źródłowy tutaj w tych wszystkich przykładach trzymam w innym jakimś memo, po to, żeby on był razem z tym projektem, a nie w osobnym pliku. No jasne jest oczywiście, że można go tam z zewnętrznego pliku załadować i tak dalej, to żadna filozofia. Tak, i w związku z tym zobaczmy sobie ten fragment kodu, który tutaj mamy. On jest bardzo krótki i dlatego tego fragmentu nie będę jakoś tam specjalnie pokazywał w PyScripterze. Później te dłuższe przykłady to najpierw zobaczymy, jak są skonstruowane w IDE dla samego Pythona. Tutaj mamy taką wymianę sobie różnych zmiennych i wartości, bo główny problem jest taki, jak zapewnić, żeby przejąć wartość zmiennej wynikowej albo zadać jakieś wartości początkowe dla zmiennych. Żeby pokazać, tak, spróbujmy napisać coś totalnie prostego, tak jak żeśmy mówili na samym początku. O, niech sobie będzie, tak. No i dostałem access violation, ale to wynika z tego, że tam są popodpinane inne rzeczy, w tym wykonaj jeszcze. Więc dodało się 2 plus 2, a tu, gdzie mam wyjście standardowe, pojawiło się 4, czyli wszystko działa jak należy. Jakbym tutaj zrobił, postaram się to teraz zasymulować, jakbym zrobił jakiś błąd taki Pythonowy, to dostanę komunikat, że wcięcie jest nie takie, jak być powinno. No bo Python posługuje się wcięciami po to, żeby bloki kodu ograniczać. To jest absolutne przeciwieństwo wszystkiego, co znamy z języków C podobnych. Tam są klamerki, tak, albo begina i enda. Tutaj musi być wcięcie jednolite, co oczywiście wszyscy wiedzą, no ale szczególnie jeśli się coś tam właśnie przenosi między różnymi środowiskami, to dość łatwo czasami, żeby to wcięcie się zgubiło. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, którą miałem pokazać, to jest ta zgodność architektur. Tak? Czyli wiemy, że możemy uruchomić kod w Pythonie, zaraz zobaczymy, jak te zmienne są przekazywane, ale jeszcze jedna rzecz, ja tu sobie dodam 32-bitowe Windowsy, o, i spróbuję. Tak, i dostaję taki komunikat właśnie, bardzo mylący, nie mogę otworzyć Python 3.3 DLL, tak? Ja podejrzewam, że 3.3 to jest po prostu najniższa wersja biblioteki, z którą samo Python for Delphi działa, ale błąd wynika nie z tego, że nie można znaleźć takiej biblioteki, tylko z tego, że architektura jest niezgodna, tak? Bo ja mam 64-bitowego, przepraszam, Pythona zainstalowanego, no i sama biblioteka DLL oczywiście jest w związku z tym 64-bitowa, no to nie można jej w 32-bitowym procesie uruchomić, musi być aplikacja też 64-bitowa i wtedy wszystko jest oczywiście ok. Dobrze, to teraz w jaki sposób możemy się odwoływać do jakichś wartości wewnątrz Pythona. Te metody są dwie. Pierwsza to jest użycie takiego komponentu, który się nazywa Python Delphi var. I ten komponent pozwala
tak jakby wstrzyknąć zmienną do odpowiedniego modułu. Tutaj używam predefiniowanego Pythonowego main i też to main, tak, tego nie pokażę. Tutaj było sprawdzane, czy to jest główny moduł. To tak jak wiadomo w Pythonie sprawdzamy, jeśli jest jakiś kod, to pytanie, czy on został wywołany jako główny moduł aplikacji, czy jako jeden z dołączonych importem modułów. W zależności od tego może być albo wywoływana, albo nie, jakaś funkcja. Można to oczywiście też napisać bez tego, wtedy po prostu obligatoryjnie zawsze będzie wywołana. Ta linijka z tym ifem to takie standardowe zabezpieczenie na tą okoliczność. Zresztą później go nie stosuję. Tak? No tutaj jest taki fragmencik kodu. Dobrze, ale co do zasady, to co robimy będzie się zawierało w tym fragmencie tutaj prostych operacji dodaj, podstaw, wartość, wyświetl i tak dalej, i tak dalej. Bo tu nic pożytecznego nie będziemy wykonywać. No więc nasza zmienna jedna to jest B, tak? A druga zmienna to jest A. No i to są dwa takie komponenty. One mają eventy i te eventy są dwojakiego rodzaju. Pierwszy to jest on get data i on set data, a drugi to jest on ext get data i on ext set data. Ten pierwszy, którego tutaj używam, służy do przekazywania typów prostych. Ten drugi z ext służy do przekazywania bardziej złożonych obiektów. Wtedy trzeba bardzo dokładnie manipulować licznikiem referencji i tak dalej, i tak dalej. Moje osobiste wrażenie jest takie, że dopóki naprawdę nie muszę tego robić, to ja bym przekazywał wszystko w postaci właśnie takich typów prostych. No bo jeżeli jesteśmy w stanie przekazać stringa, to de facto możemy wszystko inne też przekazać, bo to można w jakimś JSON-ie zakodować na przykład i potem przeanalizować, etc. Tak? Więc tutaj ta zmienna pierwsza, czyli zmienna B, ona będzie miała obsłużone zdarzenie on get data, które będzie odpalało się wtedy, gdy interpreter Pythona potrzebuje tej zmiennej, a odwrotnie to drugie, czyli A, będzie miało obsłużone zdarzenie on set data, czyli ono się odpala wtedy, gdy interpreter Pythona ustawia jakąś zmienną. No i tutaj widać w pierwszej linijce tego naszego kodu jest a.value, przypisz b.value plus 11 plus coś tam, tak? No, w związku z tym widać, że w tym momencie, gdy jest potrzebne b, ta Python Delphi var ma to do siebie, że to jest taki złożony obiekt, który ma kropka value, tak? Nie może to być zmienna taka całkiem prosta, więc b.value ja się odwołuję, to w tym momencie powinna być zawołana ta procedura Python Delphi var get data, a w momencie, gdy już będzie obliczone to całe i podstawione do a value, to z kolei powinna mi się uruchomić ta procedura set data. No to zobaczmy, co tam jest, tak? Jak jest get data, to ustawiamy po prostu wartość 5, to dam. No dobra, to jakaś jest. A jeśli jest set data, to robimy show message, tak? Czyli pojawi nam się to, co jest wynikiem. To mogą być dowolne rzeczy, które da się zrobić w kodzie w Delphi. I tutaj jeszcze jedna uwaga. One, bo pytanie, jak one się mają do tego kodu w samym Pythonie. I w tym celu żeśmy sobie tutaj poniżej wypisali, że a jest równe a value, tak?
No i to jest jedna metoda działania. Teraz zobaczmy, co jest pod wykonajem. Pod wykonajem mamy tutaj Python Engine 1 exec strings i memo to lines, tak? I to ten fragment tutaj powoduje, że wykonywany jest kod w Pythonie. Natomiast ja jeszcze tutaj dodatkowo korzystam z Python module i ten moduł Pythona to jest taki na żywo budowany moduł w Pythonie. Ja sobie tutaj nazwałem go ambitnie test 1 i dołączam go do kodu w Pythonie import test 1, tak jakby on zupełnie istniał. Tak? Engine Pythona będzie dostawał taki moduł test 1. Jeżeli tak zrobiłem, to mogę również w bardzo wygodny sposób się odwoływać do zmiennych i już nie muszę ich wtedy tam kropka value traktować, ale są to zmienne danego modułu, w związku z tym z kolei z lewej strony nazwa tego modułu się będzie pojawiać i mam wtedy taką metodę set var from variant. To jest ich więcej, tych wersji, ale ta jest najbardziej wygodna. Tutaj na przykład jest przekazana tablica dwuwymiarowa wariantów, ale to może być też zmienna prosta. Na przykład zmienną C ustawiam na 123. O, i to 123 jest niepotrzebne, żebyśmy zobaczyli, jaki jest wynik. Tak? Natomiast tutaj później po wykonaniu tego kodu jeszcze pokazujemy sobie w ten sam sposób wynik zmiennej D z tego modułu test 1 i używamy get var as variant. To można również użyć do tablic i tutaj mam taką tablicę wewnątrz modułu, która jest array, przedtem ją ustawiłem na te trzy miasta, a teraz ją będę zwracał. No i mogę sobie pokazać, tutaj jest fragment z jednego z przykładów zaczerpnięty, zawartość tej tablicy, ale oczywiście mogę też pokazać konkretny element. Jedyny problem, który napotkałem, którego jakoś nie potrafię wyjaśnić w tej chwili przekonywująco, to jest to, że te wielowymiarowe tablice wariantów inaczej są w tej bibliotece przekazywane w setVar from variant, a inaczej lądują, jeśli jest getVar as variant, no ale to się da ominąć, tylko trzeba odpowiednio indeksować jak na załączonym obrazku. No i to chyba wszystko. To teraz sobie to możemy jeszcze raz uruchomić. Tak. I wykonamy sobie. Teraz dostaliśmy ten show message, który jest w wyniku ustawienia wartości a value. 139 jest wynikiem tej sumy. No i jak widać, tutaj na wyjściu się nic nie pojawiło. Dopiero gdy potwierdzę show message, to synchronicznie dostaję a jest równe 139 i zawartość tej tablicy ARR przekazanej do modułu pierwszego. Tak? I to mam te moje tutaj wpisy. No to już jest wynik przekazany przez skrypt z powrotem do modułu test 1 i tam widać, że bytom dość mocno stracił populację, ale to, żeby to nie była jakaś zła prognoza, to tylko przypadek. No i pierwszy element o indeksach 0,0 to jest Warszawa, więc wszystko się zgadza. No i w ten sposób pokazaliśmy dwie możliwości wymiany tych danych, czyli pierwszą za pomocą
specjalnego komponentu, który się nazywa Python Delphi VAR, a drugi za pomocą modułu. One mają swoje wady i zalety, znaczy oczywiście ten pierwszy pozwala te dwa zdarzenia obsługiwać, czyli synchronizuje tak jakby w trakcie działania skryptu to, co potrzebujemy, możemy podrzucać. Natomiast ten drugi, no to skrypt jest wykonywany oddzielnie, ja tylko mogę zadać wartości i je odczytać, ale w większości przypadków nawet to będzie, myślę, że wystarczające. No dobra, czyli działa, to teraz możemy sobie przejść do, chyba mogę zapisać, chyba mogę teraz pokazać drugi przykład. Tak, i tym razem mamy tutaj moduł, który będzie się nazywał data2plot i w tym module będziemy przekazywać dane do skryptu w Pythonie. Ten skrypt w tym wypadku naszym, spróbuję, a mieści się cały. Nie, no nie mieści się, niemożliwe. Teraz tak. Ten skrypt, nie analizując go tutaj w całości jeszcze w tej chwili, bierze sobie z tego modułu data2plot, skróconego do DT, odpowiednie wartości. W tym wypadku są to array 1x, array 1y. Ja zrobiłem osobne tablice, bo dokładnie takie listy w Pythonowym przykładzie były. Pewnie, że to mogłyby być jakieś tablice wielowymiarowe, ale w tym wypadku nie ma to znaczenia, bo nie jest ich zbyt dużo. No i tutaj bawimy się różnymi stylami rysowania wykresu takiego liniowego, kolorkami i tak dalej, i tak dalej. Możemy określać opisy na osi x, y, tytuł wykresu nadawać, ustawiać zakres wartości, ustawiać wskaźniki kolejnych wartości indeksów na tych osiach. Możemy rysować siatkę odpowiednich tam kolorów, grubości linii i tak dalej, i tak dalej. No i możemy wreszcie ustawiać również format liczb, które są przekazywane, drukujemy legendę i to, co jest dla nas ważne, ja tutaj to co prawda mam ustawione na stałe, ale jasne jest, że to też można byłoby przekazać w naszym module, można sobie na końcu zapisać w postaci graficznej ten wynik. To jest taka metoda, która może się wydawać no, mało profesjonalna, ale jak ona jest skuteczna, to w moim odczuciu to wystarcza. A to, co jest ważne, to jest to, że możemy i wielkość, i rozdzielczość tego obrazka ustawić, czyli możemy pobrać rozdzielczość w aplikacji w Delphi i tam przekazać to DPI, które jest potrzebne, uzyskując no, taką jakość, jaka jest nam potrzebna. No, to tak strasznie streściłem ten przykład, a zobaczmy, co się dzieje w naszym wykonaj. Tutaj mamy zadeklarowane te tablice i ze string grida odpowiednio pobrane dane. Na końcu do modułu są przekazywane set var from variant, te moje tablice wariantów pod odpowiednimi nazwami, no w sam raz takimi samymi, bo co tutaj wymyślać. Wykonujemy nasz skrypt, no i ładujemy wynik do image. Zobaczmy, jak to działa. Tadam. No i mamy tutaj dwa te wykresy, to ja sobie tutaj pozwolę coś zmienić i odrysujemy
jest zaktualizowany. No oczywiście można byłoby tam potem w jakiegoś scrollboxa wrzucić, etc., etc. Tutaj nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Czyli mamy siatkę danych i mamy skrypt, który tą siatkę pobiera i wykreśla odpowiedni obrazek, tak, używając właśnie biblioteki pyplot. Tutaj widać też, że mamy więcej niż jeden moduł zaimportowany. Mamy przesłynne NumPy, czyli bibliotekę, która służy do generalnie wszystkich rzeczy numerycznych. Mamy z matplotlib jeszcze ticker, gdzie tam mamy właśnie formatera do stringów, który tutaj jest użyty dla wartości, bo tam żeśmy ustalili jedno miejsce po przecinku na osi Y-ów. No i mamy ten nasz wbudowany data to plot, którym przekazujemy dane. W tym przykładzie jest właśnie istotne, żeby dodać sekcję initialization i ustawić odpowiednio wyjątki, bo jak tego nie zrobimy, to dostaniemy floating point division by zero. Tak, to o tym trzeba pamiętać. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli używamy chyba pyplota, tak jestem przekonany, to wtedy musi być ścieżka do DLL-a wpisana, bo jak nie będzie, to z kolei dostaniemy komunikat, że matplotlib jest niedostępny. I niektóre zaimportowane moduły jakoś działają bezpośrednio, a inne wymagają podania ścieżki. To oczywiście da się ogarnąć, sprawdzić i tak dalej, i tak dalej. No, moja konfiguracja jest testowa, więc to jest obok siebie, znaczy nie jest obok siebie, tylko jest w zupełnie innym katalogu, ale mogłoby być obok siebie i tylko byłby tam wtedy kwestia ścieżki względnej, tak? OK. I teraz 2a. Tak, ten przykład pokazuje z kolei, że możemy sobie zrobić histogram za pomocą pyplota i może najpierw pokażę efekt. Tutaj dorobiłem sobie losowanie tych wartości, które są w string gridzie. Jest to dobrze, 3, 6, 10, 20, 4, coś się nie zaktualizowało chyba. Może powinienem wykasować ten skrypt jeszcze. Albo tu nie przekazuję. Poprawnie rozmiaru. Będziemy mieli 10, 20, 30. Nie, teraz jest w porządku. Czyli trzeba jeszcze zresetować skrypt. Ja to za chwilę pokażę na jednym z następnych przykładów. Ale tutaj sam kod jest no taki dość prosty, ponieważ wystarczy wywołać odpowiednią funkcję, w tym wypadku histogram, tak, ustalając wcześniej, jakie są zakresy
i ile ma być kubełków w tym histogramie, na ile to ma być podzielone, a reszta to są już tylko mniej lub bardziej sprytne ustawienia tych wartości, które są na osiach, to czasami jest przydatne sobie posprawdzać, dlatego że domyślnie na przykład pyplot rysuje bodaj co drugi, wypisuje co drugą wartość na osi x-ów i to tak niespecjalnie wygląda. Tak, natomiast w tym miejscu chciałem się zatrzymać i pokazać jeszcze coś innego, mianowicie środowisko, które jest napisane w Delphi i jest IDE dla Pythona, czyli PyScriptera. I PyScripter jest jakby no, takim proof of concept, że Python for Delphi to jest dobra biblioteka i że ona właściwie funkcjonuje. I teraz tylko, żebym trafił właściwie, to chyba będzie trójka. Nie. No i nie trafiłem. Trójka. O. Tak, no i to, co jest fajne, to jest to, że można oczywiście testować sobie taki kod w Pythonie, nie używając Delphi, tylko używając na przykład PyScriptera i zobaczyć, czy wszystko funkcjonuje właściwie, tylko jakieś dane tam trzeba oczywiście takie testowe sobie przygotować. Tutaj używam metody show, ale to ciekawostka, jej mogę użyć również w Delphi i wtedy pokażę się to dodatkowe okienko. No natomiast to nie jest takie idealne, bo to nie wygląda jak kawałek mojej aplikacji, ale gdyby komuś było potrzebne, to można też w ten sposób zadziałać. W każdym bądź razie tutaj mogę różne rzeczy sobie testować, zmieniać kolorki, ustawiać szerokości itd., itd. I jak już wiem, że wszystko działa jak należy, no to oczywiście mogę albo w Delphi załadować ten kod do memo, czy wykonać bezpośrednio, albo mogę sobie gdzieś wkleić i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo wygodne. A tu miałem pokazać, że mogę zrobić moje show. No właśnie. No i jak widać, histogram się pokazał w osobnym okienku, tak jak dla standardowego programu w Pythonie. Dobrze, to mamy przykład 2. Następny przykład musi być 2b. Tak, tym razem będzie to przykład rysujący jakiś tam taki wykres XY. Tak, tu są rozbiegane punkciki. Mogę sobie zmieniać te wartości. A tu gdzieś się kawałek sinusoidy rysuje. Ona się bierze z tego tutaj wpisu, o, dlatego że ja mogę na jednym wykresie zrobić dwa fizyczne wykresy, tak, czyli mogę dodać kolejny plot i tutaj miałem scatter, czyli właśnie taki wykres XY, a tutaj mam plot, czyli wykreślenie jakiejś funkcji. No i to jest ten sinus tutaj, kawałeczek narysowany, bo od 0 do 2 pi kazałem mu narysować, tak? No 6 coś tam jest, pasuje. Tak, i tutaj właśnie jest clear figure, bo trzeba zresetować ten wykres, jeżeli się zmieniają dane. Można to oczywiście zrobić też resetując cały engine Pythona, ale to niepotrzebne, bo można bezpośrednio w Pythonie też to wykonać. Dzięki temu po każdej zmianie tych wartości, no to jest odwzorowywane na moim wykresie. Wszystko gra i wszystko jest w porządku. No nie będę tutaj
teraz dokładnie analizował tych wszystkich rzeczy, ale te wpisy są, myślę, że dość oczywiste. Tutaj sobie mogę też oczywiście też i ręcznie zmieniać te wartości, gdybym miał taką potrzebę. W wykonaniu odpowiednio są tylko tablice ustawiane, biorąc pod uwagę liczbę kolumn, string gridzie i tak dalej, i tak dalej. I to jest odpowiednio przekazywane jako X i Y do mojego skryptu w Pythonie. To było B. Jeszcze jest C. No i nie byłoby oczywiście zabawy wykresy, gdyby nie było tortu na deser, a więc proszę uprzejmie. Liczba ludności jest też losowana, więc my tam proszę się nie obrażać o to, co tutaj się pojawia. No i dostajemy mniej lub bardziej piękny wykresik. No ten Gdańsk coś tam strasznie biednie. Pi w matplotlibie jest taki se, to znaczy nie udało mi się znaleźć jakiejś ładnej możliwości, żeby to tak ten efekt 3D odpowiednio ustawiać. Jedyne, co można zrobić, to w taki dość sztuczny sposób ustawiać limit na współrzędnych pionowych, y-owych i w ten sposób on się tak troszeczkę spłaszcza. Natomiast z drugiej strony niektóre rzeczy pozwalają na bardzo elastyczne formatowanie wszystkich elementów. Tutaj na przykład jest dość zawiły, ale skuteczny sposób na to, żeby wyświetlić o wartości i procentowe, i wartości bezwzględne, które wchodzą do danego kawałka tortu. A tu gdzieś mamy parametr explode, który, jak łatwo się domyśleć, definiuje, który kawałek tortu będzie wyróżniony, wycięty z tego ciasteczka. Tak? Tutaj jeszcze też sztuczka, która ustawia grubość czcionki i kolorki dla tej etykietki, czy w zasadzie dla etykiet, które są przy kawałku tortu, na taki sam kolor jak wycinek, który im odpowiada. No i tak to się prezentuje. No ale tak czy inaczej nie ma tutaj jakiejś tam przegadanej, takiej obiektowej, wielce złożonej składni, jak to się czasami w różnych bibliotekach do wykresów zdarza. No, przeważnie są to listy z wartościami i odpowiednio się dodaje jakąś tam metodę, która je wykreśla. Także sama biblioteka jest łatwa, lekka i przyjemna, można powiedzieć. Ok. To jest torcik na deser. No tutaj nie ma z całą pewnością nic nadzwyczajnego. Kod jest dokładnie tenże sam. I ostatni z przykładów, które obiecałem, to jest, gdzie on jest, gdzie on jest, to jest tutaj. Tak. I tym razem mamy przykład, który demonstruje podłączenie do zewnętrznego API. Użyłem tutaj deepai.org. Tam jest dużo API. Ostatnio coś dużo też przestało działać, no ale image similarity działa. Jest tutaj moje API key. To bardzo proszę oczywiście jak zwykle o to, żeby go nie nadużywać, ewentualnie założyć sobie swoje. To, co tutaj jest fajne, to widać, że no nasze delfiowe REST klienty nie są skomplikowane w obsłudze, ale da się to zrobić jeszcze
krócej, bo mamy bibliotekę, która się nazywa Requests i drugą JSON. No i cały request polegający na tym, że wołamy jakieś API, przekazując mu dwa obrazki i API key w nagłówku. Wygląda jak na załączonym obrazku. Z tego JSON-a później mogę w trywialny sposób odczytać wynik. Przekazuję go w zmiennej wynik w moim standardowym module data to pass w tym wypadku, no bo przecież nie plot. I wygląda to w praktyce tak, że ładuję sobie dwa obrazki. Pierwszy i niech będzie ten drugi. No i naciskam uruchom. Tadam, wynik jest 6. Ten wynik jest tu sztuczny, bo to jest taki czarny kwadracik tutaj domalowany. Ja też nie sądzę, żeby akurat to był jakiś wielki algorytm sztucznej inteligencji. Mam wrażenie, że to po prostu jest procentowa różnica w pikselach. No ale jak się jakieś bardziej skomplikowane obrazki wrzuci, o, na przykład takie, to też wychodzi wynik. Jak się wrzuci ten sam obrazek, to bardzo dobry test, prawda? Wrzućmy ten sam obrazek. To był ten. To dostajemy wynik 0, więc się nie różnią. To bardzo dobrze, że algorytm sztucznej inteligencji tak wspaniale działa. No i tutaj akurat faktycznie sama obsługa grafiki po naszej stronie wizualizacji jest trywialna, ale już podstawienie tego pod REST Client trochę wymaga gimnastyki z parametrami, a w przykładach Pythonowych to działa, jakby powiedzieć brzydko, od strzału. No, wiele przykładów różnych API i tak dalej, jest właśnie z kodem źródłowym w Pythonie załączonym. W związku z tym możliwość choćby nawet przetestowania czy prototypowania w takim stylu też na pewno jest jakimś argumentem do rozważenia. Tak, no natomiast tutaj w moim uruchom ja przekazuję oczywiście tylko ścieżki do tych obrazków, bo tylko to mi jest potrzebne, żeby Python je mógł odczytać, a potem z mojego uniwersalnego modułu pobieram getVar, sVariant, wynik i to jest cała tajemnica. Także więcej tutaj kodu jest z tym wczytywaniem obrazków niż z właściwym ich przetwarzaniem. Tak, i to tyle, jeśli chodzi o te przykłady na dzisiaj. To nie jest ten. O. Tak. Pokazałem te pułapki, które tutaj się mogą zdarzyć. Wszystkie trzy, na które się natknąłem i jak, no, na szczęście prosto da się je rozwikłać. Chociaż prawdę powiedziawszy, na tą architekturę to się zawsze łapie, bo domyślny projekt jest 32-bitowy i zawsze robię ojojoj, i to mi nie pasuje. No ale takiego mam Pythona i system 64-bitowy, do tego się trzymajmy. No, sama biblioteka mi się wydaje całkiem fajna. Jest to jakiś jeden z wielu powodów, dla których można rozważać taką hybrydową współpracę, a za tydzień pokażemy jeszcze jeden taki przykład, plus, tak jak obiecałem, samo to budowanie interfejsu w Pythonie. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękujemy bardzo za poprowadzenie tej części prezentacji. Teraz czy
Macie Państwo jakieś pytania? Jeśli tak, to bardzo proszę wpisywać je na listę czatu i będę starał się wybrane pytania pokazać. Pierwsze z pytań, tego co widzę, to jest bodajże... Jak zaktualizować Delphi? To znaczy, ja używam ciągle instalacji przez ISO i jak się włączy instalację przez ISO, to instalator sobie zauważa, że jest stara wersja, pyta się, czy ją odinstalować, naciskam, że chcę i potem jeszcze pada pytanie, czy tam usuwać z rejestru, to odpowiadam, że nie, co się da, to zostaw, tak, no i potem przebiega zupełnie normalnie deinstalacja, tak jakby i od razu się włączyć powinna instalacja. I też jest pytanie, o ile dobrze pamiętam, to dość świeże wspomnienie, to było pytanie, czy użyć istniejącej licencji Delphi, no to odpowiedziałem, że tak. I ten algorytm przeszedł bezboleśnie. To znaczy o tyle bezboleśnie, że tam trzeba było doinstalować wszystko to, co z Getita było instalowane. No ale no to się robi w miarę szybko. Natomiast wszystkie moje komponenty które tam miałem poinstalowane, to one zostały. Mamy też drugie pytanie. Chyba bym potrzebował jakiś fragment kodu do tego, bo to tak ogólnie to nie wiem. Jest jeszcze tutaj pytanie odnośnie właśnie przyszłotygodniowego przykładu. Czy rozumiem, że te dane miały być pobierane przez Pythona, tak? Bo to pytanie, skąd się biorą dane? No zapewne. Nie wiem. Tak, jest odpowiedź. Tak? No tak. Dobra, to ja sobie to zanotuję i zobaczę, co tam mi się uda. Czy coś wiesz na temat z jakimi wcześniejszymi wersjami narzędziem Barkadero biblioteka Python for Delphi chodzi, działa? Wydaje mi się, że, znaczy nie wiem, czy ta najnowsza wersja, ale generalnie biblioteka nie jest jakaś wyjątkowo świeża, bo sam PyScripter ma swoje lata, to jest aplikacja taka dojrzała bardzo i jak tam się szuka po internecie, no to są i informacje o takich dość starych wersjach. Także jakiś tam branch pewnie jest do znalezienia, tylko nie wiem, czy warto. Dobrze, mamy też jeszcze pytanie o Delphi, Linux, ale to na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie nic tutaj, wsparcie dla Linuxa w konkretnej wersji nie jesteśmy nic w stanie powiedzieć, czekamy, zobaczymy co powiem Barkadero. Dopełnienie właśnie pytanie o tą bazę, tu też jest, to mamy, czyli dane w zewnętrznej okay, bazie. Tak, to już. To widziałeś, tak, to stało się. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego? Ach, było pytanie, na które udzieliłem. Ja tutaj widzę, że pan Przemysław błyskawicznie zacytował, że Delphi 2010 jest w kodzie gdzieś tam wymagane, jest taki błąd. Także, no jeśli tak, to... To pewnie tak jest. Ale nie testowałem, nie jestem w stanie. Ja mam wersję, zaraz mogę powiedzieć, którą mam wersję. Mamy najmniej mam 10.3 zainstalowaną w tej chwili i nie zejdę niżej, więc to mogę ewentualnie sprawdzić. Jest tak samo pytanie o wsparcie dla C++, jeśli chodzi o
tego typu kooperacje, czyli z Nie Pythonem, sprawdzałem, no. bo akurat C-Buildera mam też takiego trochę leciwego, ale jeżeli to działa w Delphi, to jest duża szansa, że działa i w C-Builderze, ponieważ komponenty zasadniczo powinny działać. Tu jeszcze pan Kamil znalazł, że 2009 or later, no to może się da zejść do 2009. Tak, tutaj już też to publikuję. Dobrze, było tak samo Tym, że pytanie. ja jeszcze się wtrącę, bo gdzieś Dawaj. mi wczoraj, jak tak grzebałem właśnie po różnych forach, to znalazłem starsze na pewno informacje, tylko pewnie jest sama biblioteka wtedy i być może Python starszy tylko będzie działał, nie? Bo to prawdopodobnie ma znaczenie, że jest unikodowa wersja faktycznie samego Delphi. No jak nie jest unikodowa, to jakieś tam wiadomo konwersje trzeba robić i tak dalej, i tak dalej. No, może być kłopot z połączeniem wiadomo jakiejś wersji Delphi sprzed 15 czy 20 lat z Pythonem, który jest teraz. Pewnie było to testowane wtedy na Pythonie, jaki wtedy istniał, tak? Nie wiem, co to była za wersja, 2.0, 1.5. No i z takim Pythonem nie wiem, czy chcielibyśmy teraz cokolwiek działać, tak? To już przejście z wersji czy z serii 2 na serię 3 Pythona no, zmienia tam, zaburza wsteczną kompatybilność, więc jeszcze gdzieś tam jakaś większa archeologia Pythonowa mogłaby być niezdrowa, nie? To tak bym na to patrzył. No. Dobrze, było jeszcze pytanie, gdzie jest ta ankieta, o której mówiłem o zlocie? Na głównej stronie BSC Polska, czyli bsc.com.pl, jest krótki taki blog, jaki zlot programistów Delphi w 2022 roku. Widzę, że już jest 54 wpisy, jeśli chodzi o preferowaną formę zlotu i 46, jeśli będzie to forma stacjonarna, to czy 1, czy 2 dni. Zapraszam bardzo do wzięcia udziału w tej krótkiej ankietce. Pokaże nam to, w którym kierunku powinniśmy iść, zakładając, że nie będzie żadnych niespodzianek, o które niestety w ostatnim czasie łatwo. Tak, dobrze, to jeżeli nie widzę więcej pytań, bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym evencie. Bardzo dziękuję prezenterowi za poprowadzenie. I spotykamy się Ja wszyscy, dziękuję za uwagę. tak, wszyscy w przyszłym tygodniu o 13 i będziemy kontynuowali tą tematykę, którą. A to już będzie wiosna? Tak, będzie wiosna. Wiosna zaczyna się w poniedziałek. A, no to dobrze, bo ja właśnie nie, miałem problem napisać wiosenne seminarium, napisałem marcowe. To marcowe niewątpliwie jest Okoty się tu, a martwią. wiosny nie byłem całkiem pewien. Mówię, to nie będziemy ryzykować. Już będzie wiosna, więc jesteśmy otwarci, już będzie, tak. Dobrze. Ostatni piątek, w przyszły weekend zmieniamy czas, więc to będzie jeszcze ostatni piątek starego czasu, zimowego. O. Dobrze. Okej, okay, to jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję wszystkim i do usłyszenia. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia.